Odnawialne źródła energii cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców miasta. Od 9 do 13 grudnia w ratuszu można było składać wnioski deklarujące chęć skorzystania z dofinansowania instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków mieszkalnych. O dofinansowanie nie mogły się ubiegać osoby, których domy pokryte są eternitem oraz właściciele budynków wielorodzinnych. Można stwierdzić, że zainteresowanie ze strony mieszkańców Suwałk złożeniem tych wniosków było dość spore. Złożono w sumie 80 wniosków w wymaganym terminie. Złożenie kompletu dokumentów nie gwarantuje, że dofinansowanie zostanie wypłacone. Te wnioski oczywiście trafiają na listę osób, które potencjalnie będą mogły skorzystać z tego projektu. Ta lista to tak naprawdę lista deklaratywna. Na razie zebraliśmy osoby chętne, które wyraziłyby chęć udziału w projekcie o dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych. I teraz razem właśnie z tą listą złożymy już odpowiedni wniosek o dofinansowanie projektu, który szacujemy na około 2 miliony złotych. Urząd Miejski w oparciu o otrzymane deklaracje przygotuje stosowne dokumenty, które przekaże w formie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. Po tym jak otrzymamy to dofinansowanie, rozpocznie się proces podpisywania już konkretnych umów z tymi osobami, konkretnych deklaracji dotyczących finansowania zakupu paneli fotowoltaicznych i wtedy będzie można mówić o sukcesie czy też potwierdzeniu realizacji tego projektu. Wysokość dofinansowania będzie w różnej wysokości. Zależeć będzie od wielkości instalacji.